Co to jest antysemityzm? Krótki wykład ode mnie. Żeby się dowiedzieć, co to jest antysemityzm, to musimy to słowo rozczłonkować. Czyli kasujemy anty, tak? Bo żeby było coś przeciw czemuś, to musi najpierw być to coś. Czyli kasujemy anty i patrzymy, co to jest, zostaje nam semityzm. A co to jest semityzm? W książkach nie ma czegoś takiego. A książek mam dużo. W bibliotekach różnych w całym świecie szukałem. Nie ma takiego słowa semityzm. Czyli skoro nie ma semityzm, to i antysemityzm nie ma, bo nie może być zaprzeczenie, nie może istnieć zaprzeczenie czegoś, czego nie ma. Tak? Więc to już mamy taką wyjaśnienie jednej bujdy z głowy, że tak powiem. Także widzicie, jaki to jest, jaki śliski jest ten termin, skoro tak łatwo to rozpracować.